9 czerwca wspominamy błogosławionego Mikołaja z Dżesturi, zakonnika. Jan Medda urodził się w Dżesturi, niedaleko Cagliari, na Sardynii, 5 sierpnia 1882 roku, jako szóste dziecko ubogiej, ale bardzo pobożnej rodziny. Po śmierci rodziców wychowywał się w domu starszej siostry. Skończył szkołę podstawową, a potem podjął pracę w gospodarstwie. Przełomowym wydarzeniem w jego życiu stało się przyjęcie pierwszej komunii świętej. Od tej pory zaczął się wyróżniać wyjątkową pobożnością. Często przystępował do komunii, unikał zabaw i rozrywek. Był bardzo dojrzały duchowo. Pragnął wstąpić do seminarium, by zostać kapłanem, jednak ostatecznie wstąpił do kapucynów w Cagliari. 30 października 1913 roku przywdział habit zakonny i przyjął imię Mikołaj. 16 lutego 1919 roku złożył profesję wieczystą. Przez pierwsze lata życia zakonnego mieszkał w różnych klasztorach, pracując najczęściej w kuchni. W 1924 wrócił do Cagliari i przez resztę swojego życia pełnił tam funkcję kwestarza. Codziennie rano, niezależnie od pogody, w milczeniu przechodził ulicami miasta, o nic nikogo nie prosząc, a jednak ludzie dawali mu jałmużnę, nie szczędząc grosza i darów w naturze. Wielu powierzało mu swoje problemy, prosząc o modlitwę. Wzywano go do chorych, dzięki jego modlitwie wielu ludzi wracało do zdrowia. Wiele osób, które miały okazję się z nim spotkać, nawracało się. Brat Mikołaj bardzo niewiele mówił, apostołował milczeniem, które było jego drogą do świętości. Milcząc, przyjmował datki, milczał także, gdy odmawiano mu jałmużny. Milczeniem odpowiadał na niewłaściwe pytania i niemożliwe do spełnienia prośby. Przerywał milczenie tylko po to, by przypomnieć wolę Bożą. Nie wychodziło z jego ust żadne niepotrzebne słowo. Jeśli mówił, to tylko rzeczy najważniejsze i istotne. Tak częste milczenie nie wypływało jednak z jego temperamentu, ale było świadomym wyborem. Mikołaj zmarł po krótkiej chorobie 8 czerwca 1958 roku w wieku 76 lat. Sława jego świętości, która towarzyszyła mu już za życia, jeszcze bardziej się wówczas rozeszła. W jego pogrzebie wzięło udział kilka tysięcy ludzi, wśród nich wiele ważnych osobistości życia publicznego. Pogrzeb ten był wielką manifestacją szacunku i czci dla zmarłego, który jako prosty i milczący kwestarz potrafił się wznieść na szczyty świętości. Beatyfikował go święty Jan Paweł II w dniu 3 października 1999 roku. Powiedział wtedy o nim m.in. Jako człowiek milczenia promieniował głęboką duchowością i był wyrazistym znakiem absolutu. Obdarzony przez ludzi poufałym przydomkiem brata ciszy, Mikołaj z Dżesturi przemawiał samym swoim stylem życia, bardziej przekonującym niż słowa. Wolny od wszystkiego, co zbędne i poszukujący jedynie wartości najistotniejszych, nie tracił czasu na sprawy bezużyteczne i szkodliwe. Pragnął bowiem być świadectwem obecności wcielonego słowa u boku każdego człowieka. Módlmy się. Boże, dzięki Twojej łasce błogosławiony Mikołaj wytrwale naśladował Chrystusa ubogiego i pokornego. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy wiernie trwając w naszym powołaniu osiągnęli doskonałość, której wzór nam dałeś w swoim Synu Jezusie Chrystusie, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami, bądź nam.